Mówimy w tych sekundówkach naszego radia, Tok FM, Euro Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, że my tu żadnej reklamy to nie chcemy, proszę Państwa. Radio Concita. Autopromocja. O tym, jak działała prokurator Barbara Kijanko, która pierwsza zajmowała się sprawą Amber Gold i o rozpoczynających się wkrótce przed Sejmową Komisją do spraw afery Amber Gold przesłuchaniach w sprawie jej wątków finansowych, będę rozmawiał z Jarosławem Krajewskim, posłem PiS i wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Śledczej. Zapraszam na kulisy spraw już dziś o 19.10. Radosław Jankiewicz. Autopromocja. 6.30, Jana Skrzypiec, informacyjna. To kwestia bezpieczeństwa kraju, tak prezydent Andrzej Duda mówi o zaletach obecności Polski jako niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. W siedzibie Narodów Zjednoczonych na nowojorskim Manhattanie prezydent poprowadził debatę na temat przestrzegania prawa międzynarodowego. Spotkanie z udziałem przedstawicieli około 70 krajów zostało zorganizowane z okazji polskiego przewodnictwa w pracach Rady. W czasie wystąpienia prezydent podniósł kwestię katastrofy w Smoleńsku. Mówił, że prawo międzynarodowe powinno wspierać współczesne dochodzenia, na przykład w sprawie katastrof lotniczych. Później w czasie konferencji prasowej prezydent tłumaczył, że podejmując ten temat wywiązał się ze złożonej wcześniej obietnicy. Kiedyś zapowiadałem, że będę chciał na forum Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, korzystając z tej unikalnej szansy, jaką jest to, że Polska przez 2 lata zasiada w Radzie Bezpieczeństwa jako jej niestały członek, że będę chciał te kwestie, które są dla Polski ważne, także poruszyć. I nie mam żadnych wątpliwości i chyba nikt nie ma wątpliwości, że z tego punktu widzenia problem wyjaśnienia przyczyn tragedii smoleńskiej jest kwestią... I Ameryka musi się dowiedzieć, bo przecież... Dziś prezydent Andrzej Duda... ...Lukaszkiemu nie chcieli wierzyć, że tam był w czasie wojny. Nikomu nie chcieli wierzyć. A więcej na temat wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych w poranku Polskiego Radia 24 o godzinie 6.50. O 20% zmalają wynagrodzenia pracowników samorządowych, w tym wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców. Rządowe rozporządzenie w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Ustaw wejdzie w życie jutro. Rozwiązanie nawiązuje do uchwalonej przez Sejm w ubiegłym tygodniu nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, przewidującej obniżenie o 20% uposażenia parlamentarzystów. Komisja Weryfikacyjna ustanowiła w sprawie prawnej nieruchomości mowa o budynku przy ulicy Nieborowskiej 15 na warszawskiej Ochocie. Decyzja prezydent Warszawy z 2008 roku powinna zostać wyeliminowana z obrotu prawnego, tak mówił przewodniczący komisji Patryk Jaki, uzasadniając postanowienie o podjęciu reprywatyzacji. Wydanie decyzji bez podstawy prawnej stanowi kwalifikowaną wadę prawną i równocześnie przesłanki nieważności kontrolowanej decyzji. Komisja ustaliła w przedmiotowej sprawie wniosek Ryszarda Pala o przyznanie prawa własności czasowej do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Nieborowskiej 15 wpłynął do organu w dniu 29 kwietnia 1948 roku. Zmarł 11 kwietnia 1948 roku. Mieszkania na kradli, cała matka, ciotka, ciotce, kubaku, mieszczy, jadku. Polskie Radio S.A. oraz Muzeum Mieszkania kradli, jaka matka, jak zagierka, dotyczące właśnie Jana Pawła II, który zlecia. A tu jakiś niepełnosprawny. Biskupów warszawskich podpisali prezes Polskiego Radia Jacek Sobala i dyrektor muzeum Marcin Adamczewski. Dzięki współpracy z Polskim Radiem powstające w Warszawie Jana Pawła II i prezesem ekspozycję placówki drogocennej jest Jacyka ze względu na młodzienie, chociażby kardynał Kazimierz Polity Warszawski, inicjator budowy muzeum. Gdyby liczyć dzisiaj w milionach Polaków, ale jeszcze 13 pomagała. Spotkało papieża. Prezes Polskiego Radia Jacek Sobala, prokurator pomagała. Kierowanej przez niego instytucji ogromne wyróżnienie, które w imieniu jest zaufanie, które będą policjantką, no, policja też, proszę Państwa, służby, jaka pani nazywała. Polskie Radio.
Polsce potrzebny jest kompleksowy program działań w celu zapobiegania wczesnego wykrywania i leczenia cukrzycy. Dlatego ja mówię do Rysia, słuchaj, to twoje podlizywanie się jest obrzydliwe. Która zbadała sytuację do policjantów w Polsce w ciągu ostatnich lat. Jak się policja podlizuje do władzy, jaka jest usłuszna? Odkrycia choroby i leczenia. Niezbędne są jednak faktyczne dane dotyczące liczby osób chorych. Pierwszym krokiem jest właśnie szeroki zakres badań przesiewowych i rzeczywiste określenie ilości osób chorych w naszym kraju. Profesor Tomasz Klupa z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie podkreślił, że program powinien obligować lekarzy do wykonywania prostych badań w kierunku wykrywania cukrzycy u osób zdrowych. Problem z cukrzycą typu pierwszego polega na tym, że przez lata może nie dawać żadnych objawów klinicznych. Pacjent może się zupełnie dobrze czuć, może nie mieć kompletnie żadnej świadomości choroby. Resort zdrowia zwrócił się już do Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z prośbą o opinię na temat ogólnopolskiego programu dla chorych z cukrzycą. Barbara Góra, Polskie Radio. Deszcz już pada w Kielcach, Krakowie i Zakopanem, ale także w Toruniu, Bydgoszczy. W tych miastach potrzebne parasole będą potrzebne w większości Polski, z wyjątkiem pasa od Szczecina przez Koszalin po Władysławo i Hel, tam na północy Polski dziś padać nie będzie, tam też najwięcej słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to 15-17 stopni w ciągu dnia będzie na południowym wschodzie i nad morzem. Kiedyś czytałem takie temperatury, no proszę bardzo, ochłodziło się. 19 w centrum, 22 na krańcach zachodnich. Wiatr słaby, umiarkowany na południu i nad morzem, okresami dość silny, w porywach do 55 km, to w Podkarpacie 60 km wtedy, gdy będzie grzmiało i 75 wysoko w górach, tam wiać będzie najmocniej. Uwaga na deszcz, on dzisiaj znów da się we znaki, tym razem 15 litrów na metr kwadratowy, ale jak podsumujemy, to wyjdzie, że w ciągu tygodnia prawie 100 litrów spadnie na metr. To tak proszę na wiadra przeliczyć, 4 wiadra wody na metr kwadratowy wylać. No, nie zawsze kończy się to dobrze. Otwórcie Państwo, że Janisz. Dzień dobry. Koszykarze Stali Ostrów Wielkopolski awansowali do wielkiego finału Mistrzostw Polski. Po raz trzeci, tym razem w Toruniu, pokonali polski cukier Toruń 92-78. W drugiej półfinałowej parze broniący tytuł Stelmet Zielona Góra prowadzi z Anwilem Włocławek 2-1, a czwarty mecz między tymi drużynami dzisiaj w Zielonej Górze. Koszykarze Spójni Stargard awansowali do Ekstraklasy, zwyciężając w trójmeczu Sokoła Łańcuch, tym razem na wyjeździe 94-89. Spójnia do najwyższej klasy rozgrywek wraca po 14 latach, a Ekstraklasę opuściła drużyna Czarnych Słupsk, która po półmetku rozgrywek wycofała się z powodu kłopotów finansowych. Hokeiści Szwecji i Szwajcarii awansowali do półfinału Mistrzostw Świata Elity, które rozgrywane są w Danii. Broniący tytuł Szwedzi pokonali Łotyszów 3-2, a Szwajcarzy wygrali z Finami także 3-2. Wcześniej Kanada zwyciężyła Rosję po dogrywce 5-4, a Stany Zjednoczone pokonały Czechy 3-2. O finał Szwedzi zagrają z Amerykanami, a Kanadyjczycy ze Szwajcarami. Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo awansowali do ćwierćfinału gry podwójnej tenisowego turnieju w Rzymie. Po zwycięstwie nad deblem meksykańsko-pakistańskim Santiago González, Aysam Urhat Kareshi 7-6, 6-7 i 10-2. O półfinał liderzy światowego rankingu debistów zagrają z Finem Henrym Kantinelem i Australijczykiem Johnem Pearsem. Agnieszka Radwańska z powodu kontuzji nie zagra w tenisowym turnieju w zakimienia Rolanda Garrosa w Paryżu. Najlepsza polska tenisistka po raz pierwszy w karierze opuści wielkoszlemowy turniej. Amerykanka Kathy Ledecki poprawiła... Już nie potrzeba nam, proszę Państwa, tu sportu. 1500 metrów. Biegać dookoła Biblii.